Cześć. Czy jesteś jednym z użytkowników przeglądarki Google Chrome? Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Przeglądarka jest szybka, ale w tym poradniku pokażę Tobie, w jaki sposób można ją jeszcze bardziej przyspieszyć. Dzięki tej funkcji strony będą ładowały się jeszcze szybciej. Funkcja, o której mówię, to wstępne ładowanie stron. Chrome korzysta z informacji o nawykach użytkownika i przewiduje, jakie strony możesz chcieć otworzyć w niedługim czasie. Dzięki temu, gdy zechcesz wejść na jedną z nich, zostanie ona załadowana bardzo szybko. Aby skorzystać ze wstępnego ładowania stron, przejdź do ustawień przeglądarki . Następnie wydajność. Możesz to zrobić również wpisując w pasku adresu Chrome 2.2 settings / performance. To tutaj właśnie znajduje się ustawienie wstępnie wczytuj strony. Jeśli jest nieaktywne, przesuń suwak, aby je włączyć. Możesz włączyć wstępne ładowanie standardowe lub rozszerzone, czyli więcej stron zostanie wcześniej wczytanych do pamięci. Jednak pamiętaj, że odbywa się to pewnym kosztem. Gdy na stronie pojawią się odnośniki do dalszego wczytania, zostaną wczytane za pośrednictwem serwerów Google, a co za tym idzie, możesz nawigować po stronie szybciej, ale Google dowie się, po jakich stronach chodzisz. Jeśli zależy Ci na zachowaniu tych informacji tylko dla siebie, pozostań przy wczytywaniu standardowym. Po zmianie powyższego ustawienia od razu nie poczujesz efektu. Przeglądarka będzie musiała nauczyć się przez jakiś czas Twoich nawyków. Im dłużej będziesz używać, tym szybciej algorytm się tego nauczy. Pamiętaj, że szybkie korzystanie i wczytywanie stron ma jeszcze jedną wadę, czyli większe zużycie danych w tle przez przeglądarkę Chrome. Dziękuję za uwagę, pamiętaj o łapce w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału.